Hello, moi drodzy, na czwórkę przerzucone, lecimy dalej, biegamy. Wiecie co, kochani? Ostatnio jak słucham internetu, tych mędrców internetu, to dosłownie na wymioty mnie bierze. Robi mi się słabo. Z uwagi na to, że jest tam masa młodych ludzi z zerowym wykształceniem, z zerowym doświadczeniem, robiących z siebie, no nie wiadomo kogo, mentorów, mędrców, jak powiedziałem, chcą być autorytetami dla wielu, ale taka miernota nie posiada żadnego wykształcenia, żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia w jakimkolwiek kierunku. No cóż może powiedzieć nam człowiek, który ma wykształcenie gimnazjalne, ledwo że tam kijem przepchnięte lub zawodowe, nie ma nawet zawodu. Często ludzie nie mają zawodu, bo nawet jeżeli mają to wykształcenie zawodowe, to tam przepchnięci są kijem i nawet nie pracują w tym zawodzie. Nie pracują i tam próbują czegoś w internecie. Drażni mnie to, wymiotować mi się chce, jak słyszę, że chcą być jakby autorytetami, chcą pokazać, kim oni nie są, jacy to są oni wielcy. I teraz tak, robią z siebie wielkich sportowców, często zawodowych sportowców, trenerów personalnych, dietetyków, coachów, różnych przeróżnych. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest też to, gdzie ściągają wiedzę, kopiują, czy tam sklejają ją, łatają od naprawdę mądrych profesorów, mądrych ludzi i wstawiają pod swoimi gdzieś tam obrazkami i mądrują i gdzieś tam pisze, że tam pod tym obrazkiem tak i tak i powinien żyć tak i tak, nie? I że to jest tak i tak, nie? A tak naprawdę gówno wie, nie? Gówno wie. Wymiotować mi się chce. Ubierają białe kitle, niebieskie fartuchy jakieś lekarskie, białe kitle lekarskie. Robią przedziwne fotki, którymi chcą zaspanować. I tak naprawdę nie trzyma się to ani kupy, ani dupy, a mądrują, a chcą jeszcze pouczać starszych, dorosłych, ludzi z doświadczeniem. No i to jest chore. Dla mnie to jest obłęd. To są mędrcy internetu. Chorzy mędrcy internetu. Na co dzień oni zachowują się w realu tak samo. Identycznie. Przekładają to na życie w realu. Gdzie są uciążliwi dla społeczeństwa. Gdzie są uciążliwi dla swoich rodzin. Dla swoich znajomych. Swoich partnerów, partnerek. No to są oszołomy, nie? Oszołomy w internecie, urodzeni w internecie, nie? Oszołomy. Wszystkich odsyłają do pracy. Ty masz iść do pracy, ty masz iść do pracy, ale on nie. On nie będzie miał etatu. On pracuje w internecie online. I teraz, no wiadomo, masa durniów z drugiej strony daje się nabrać na to. Daje się nabrać na to i współpracuje z takimi durniami, gdzie powiedzmy pewne sprawy dla nich, tak jak plany treningowe, diety czy coś takiego, opanowali i są układane z automatu i tak naprawdę oni gówno o tym wiedzą, chcą brylować, błyszczeć jeden przed drugim, wymyślają coraz to błazeńskie teksty, coraz to błazeńskie zdjęcia. No ohyda. Dla mnie jako człowieka dorosłego, dla mnie jako pisarza, poety, jest to ohyda. Nie mogę tego po prostu słuchać. Przeglądam to, zacząłem śledzić troszeczkę tych ludzi. Nawet jak jeżdżę gdzieś na siłownię, to rozmawiam z ludźmi, którzy mają podobne zdanie. Bo tutaj teraz bryluje ten sport, tak wiecie, nie? Ten kult ciała i tak dalej. Wielu właśnie fajnych chłopaków, fajnych sportowców, kulturystów ma podobne zdanie do mojego. Jak to chorzy ludzie, gówno wiedzący o sporcie nawet, bo do niczego nie doszli w sporcie, próbują w internecie
jak trenować na bica, jak na cyca, jak na trica i tak dalej, nie? I ten kit wciskają, nie? I wśród tych młodych głupców, ćpunów, narkomanów szukają poklasku, szukają swoich wielbicieli, swoich, no nie wiem, próbują być autorytetami dla nich, może i są. Są bardzo wulgarni ci ludzie. Przede wszystkim wulgaryzm. Wulgaryzmem chcą zaszpanować. I teraz chcąc cokolwiek takiemu człowiekowi powiedzieć, nie powiesz mu nic, nie zgadza się z tobą w niczym i zresztą ja nawet do tego nie zmierzam. Od takich ludzi odchodzę, zaznaczam, odchodzę i pozwalam im odejść. Ja doświadczyłem tego ogromnie z uwagi na to, że ja bardzo długo jestem w internecie, bardzo długo w sieci, bardzo długo na kanale YouTube, do tego też na fanpage'ach i jak na mój wiek, to bardzo dobrze opanowałem te wszystkie sprawy takie komputerowe, gdzie mogę sam sobie poradzić z tym wszystkim i ten, ale nie uprawiam żadnego hejtu, nie szkaluję ludzi, nie dorzucam sobie wykształceń, nie robię z siebie kogoś, kim nie jestem, a no niestety ci ludzie, często bardzo młodzi, dwudziestoparoletni, no niestety, jak to mądry profesor powiedział, no kuźwa, no trzeba być profesorem, żeby powiedzieć na miarę profesora, nie? A tu kuźwa z wykształceniem gimnazjalnym, czy podstawowym, czy zawodowym, cuduje, kopiuje, nie wie co mówi, kręci w tej dyskusji, robi jakieś przedziwne oczy, miny, japy, strzela, głupie, dziwne żarty, niezrozumiałe dla przeciętnego człowieka. No i jedna wielka głupota. Dla mnie to jest chore, bo jeżeli ci z kolei z drugiej strony, którzy zamawiają jakikolwiek produkt u takich ludzi, to dla mnie to są ludzie niepoważni. Łatwo nimi manipulować, takimi ludźmi, bo ktoś ma za dużo tam kilogramów zbędnych, ktoś tam jest słaby, cienki w sporcie, chciałby trochę mięśni, ktoś chce od kogoś kupić jakieś sterydy, jakiś testosteron, coś tam, żeby mu przybyło, no to taki machloj z drugiej strony, bo to nie można nazwać takiego człowieka nikim innym jak przestępcą, no po prostu machlojem. Ten, który taki produkt sprzedaje, czy to będzie produkt na papierze, czy to będzie produkt w jakiś lek, czy cokolwiek innego, czy jakiś inny produkt materialny, to są po prostu przestępcy, to są machloje, złodzieje, naciągacze w internecie. I wiecie, jest ich bardzo dużo. I te diety cud, nie? I te wasze plany treningowe, które tam dostajecie od tych ludzi, czy jakieś inne rady, czy jakieś, jakieś tam piszą książki na PDF, coś tam do ściągnięcia, do przeczytania, te ich bzdury, głupoty. No, co może napisać człowiek poparty jakąś wiedzą, doświadczeniem, co może napisać mądrego do przeczytania, jeżeli on ledwie ukończył gimnazjum i naprawdę z języka polskiego no nie potrafi pisać, prawda? No nie potrafi pisać, nie wie o co chodzi. Nie wie co to czasownik, przymiotnik, rzeczownik i tak dalej. Co taki człowiek może napisać, gdyby nie program komputerowy, który podkreśla wszystkie błędy i pomoc może jakieś tam osoby, to naprawdę debil, nie? Muszę trochę przyspieszyć, bo się rozgadałem, za wolno jadę. To naprawdę debil. I teraz wyobraźcie sobie, taki debil próbuje coś pisać, coś ludziom wcisnąć, mówić, że to wszystko jest tak, a nie tak, nie? I tak naprawdę ludzie naiwni, którzy mają zaniżone wartości, oni żerują na takich ludziach, na ludziach upodlonych, na ludziach z zaniżonymi wartościami, na ludziach, którzy po prostu mają niską samoocenę, żerują i nauczyli się tego i to taka jedna wielka szajka, jedna wielka klika wzajemnej adoracji, która próbuje ludziom wciskać kit, nie? No i jak słyszę teksty, nagrywane filmiki różnego rodzaju, nie? Wymiotować mi się chce, wierzcie mi, wymiotować mi się chce, nie? Tym bardziej, że wiem i znam, bo też mam jednego czuba w rodzinie,
więc wiem, jak to działa, nie? To są oszołomy. Ja wam kiedyś mówiłem o psychopatach, o socjopatach, o ludziach z ostrymi zaburzeniami osobowości, o narcyzach. To wszystko jest w tych chorych ludziach. Oni teraz w dobie internetu mogą się wykazać i brylować. I klaszcie mi. I ukłaniajcie mi się, nie? I bo ja powiedziałem to, bo ja napisałem to, nie? On piardnął, wszyscy się śmieją, nie? On strzelił jakąś japę, wszyscy się śmieją. On zrobił duże oczy, wszyscy się śmieją. Tylko nie każdy wie, że te duże oczy to jest objaw choroby. Choroby psychicznej często. Dlatego też naprawdę zwracam wam wszystkim, nawet młodym ludziom, uwagę na to, abyście przyjrzeli się tym, z którymi współpracujecie, od których kupujecie jakikolwiek produkt, albo przyjrzyjcie się od tej strony, że ktoś dla was może jest jakimś mentorem, jakimś, nie wiem, autorytetem. Sprawdźcie ich, posłuchajcie ich, tak naprawdę kim są. Zadajcie sobie tak trochę trudu, popytajcie, pośledźcie ich. Ci ludzie są serem. Oni nie mają, nie posiadają nic poza głupią gadką, nie, którą wam wciskają. I to, że usilnie przez lata, miesiące naśladują innych i są w tym internecie, próbują wyrobić sobie tak zwaną swoją markę, nie? Tak to wygląda, tak to by się nazywało. A tak naprawdę są zwykłym gównem, nie? Gównem. Dla mnie to są gównem, bo ja to mówię jak jest przede wszystkim. Ja tam nie owijam wełny w bawełnę. Jestem kim jestem, robię co robię. I ostatnio właśnie tak jak chyba 2 dni temu zacząłem obserwować te różne filmiki, porównywać na YouTubie, ale nie tylko filmiki, różne teksty wstawione, różne fanpage'e, to dosłownie, no dosłownie kalectwo, nie? Obraza polskich szkół, polskiej literatury, polskiego języka, to jest po prostu przestępstwo, nie? To jest przestępstwo, to jest zbrodnia, to jest zamach na polski język, na polskie wychowanie, na polską kulturę, na nie wiem, to urąga polskim studentom, którzy naprawdę studiują, starają się, to urąga profesorom, to urąga wszystko ludziom, którzy są na stanowiskach, zadali sobie wiele trudu, żeby studiować, pracować nad wszystkim, żeby do czegoś dojść. Taki debil, który występuje przed kamerą, czy pisze, czy wstawia jakieś posty, czy próbuje sprzedać jakiś produkt, no to są debile do potęgi entej, którzy po prostu urągają polskiej elicie. Tak bym to nazwał i tym miłym akcentem, moi drodzy, chcę wam zakończyć. Mam kamerę tak ustawioną, bo inaczej się nie dało, pod biegami tutaj. Ale tak to mniej więcej wygląda. Wrzucę ten filmik na YouTube'a. Jadę właśnie na siłownię. Potrenować sobie. Ale tak dla siebie. No. Potrenować. Może nagram sobie jakieś filmy tak dla siebie, gdzie tam próbuję z tym nunchakiem i wstawiam wam z tym nunchakiem filmiki. Coś tam będę nowego się uczył. Mam trochę czasu, żeby tam pobyć. Więc korzystając z wolnej chwili, cieszę się życiem. Jadę autem i jadę po prostu pobyć między ludźmi, ale pobyć między tymi ludźmi, porozmawiać, potrenować troszkę tak dla siebie, a nie po to, żeby szpanować, chodzić na wdechu, napompowany i głupieć. Nogi szerzej teraz noszą niż bary, już teraz jest taki nawet, teraz już nawet jest taka technika chodzenia, że nie dość, że szeroki w barach, rozczapierzy łapy szeroko, to jeszcze szeroko w nogach. Szerokie nogi też, prawda? Też syndrom tych wszystkich na siłowni. Ja wam powiem, nie wszystkich, tylko części, bo wielu fajnych facetów, którzy tam trenuje i które trenują i kobiety, są w porządku, naprawdę w porządku, ale jest też tak zwana maczonerwoza. Co z tego, że pakują, zgrywają trenerów personalnych, biorą różne tam suplementy, sterydy, kurwa pierdoły, no walą w siebie wszystko, nie? Co z tego, jak to są tchórze, oni się boją, anorektyczki, którym wydaje się, że są ciągle chyba grube, tak?
a tutaj gdzieś muszą chudnąć, tak im się wydaje, że ciągle są mali. Że ciągle są mali, że ciągle są chudzi, że ciągle są słabi. Tego nie powiedzą, ale jak wychodzą na ulicę, ci ludzie się boją. To są tchórze. To jest choroba, współczesna choroba na siłowniach, współczesna choroba cywilizacji. To jest maczonerwoza i to jest udowodnione, że tacy ludzie istnieją. Oni nie dość, że są słabi psychicznie, to do tego też boją się własnego cienia. Ale będą zastraszać, będą robić wszystko, żeby pokazać, że są mocni, a najlepiej wychodzi im to w necie, nie? Tam, gdzie często nie są jakby fizycznie osiągalni, prawda? Tam mogą pierdolić głupoty, bzdury, opowiadać, szmacić innych, nabijać się, drwić. To jest ich życie, nie? Dla mnie to są, za przeproszeniem, zwykli szmaciarze. Wywołują tak zwane gównoburze i są gównowarci. To tyle. Moi drodzy, naprawdę, już kończę, bo rozgadałem się. Nie mogę nawet o nich mówić, bo emocje biorą górę, a w emocjach można uźwa wypadek spowodować. To trzymajcie się, ciao. Za chwilę wyłączę kamerę, najwyżej wytnę ten kawałek. Na razie pojedziemy sobie wspólnie. Tak można by było mówić o tych wariatach. No niestety, wariatów nie brakuje, chorych ludzi. Kiedyś być może też to było, było tego też dużo, ale nie było tych social mediów, tego wszystkiego, nie było to widoczne tak. Teraz jeden przez drugiego, nawet nieświadomie, ujawniają się, pokazują siebie. Im głupszy, tym większe poparcie ma w tym swoim środowisku wariatów. Im większy debil, tym bardziej bryluje. Także jest zapotrzebowanie dzisiaj na socjopatów, psychopatów, narcyzów, debili, no na różnego rodzaju frustratów, pojebów w internecie, w ludzi wulgarnych do szpiku kości, ludzi, którzy po prostu no, nie potrafią nic innego robić, jak tylko to właśnie i w ten sposób próbują zaistnieć, nie? Ale nic własnego nie stworzyli, nie? Nic własnego, naprawdę nic własnego, bo pewne rzeczy, które oni wam sprzedają, tak jak plany treningowe, czy diety, czy jakieś tam układają suplementacje, czy sprowadzają jakieś suplementy, pierdoły, syf jakiś tam, który żrecie i nie wiadomo, co się z wami dzieje potem, mózgojeba dostajecie potem, to wszystko, część to pracują w programach komputerowych, gdzie dietkę, czy tam powiedzmy, plan treningowy ułoży za nich komputerek i wam wrzucą i skasują od was 150 czy 200, a inne rzeczy takie pozyskują z firm różnego rodzaju, bardzo dziwnego pochodzenia firm, trudno określić nazw. Jak ja pytałem nieraz kulturystów, to nawet nie znają nazw, nie wiedzą, co to jest, skąd ten syf przywędrował do Polski, ale tym syfem was faszerują, bo to jest na spalenie tkanki tłuszczowej, tam to jest na to wam doda energii, tutaj coś innego, nie? A tak naprawdę popadacie poprzez to w choroby często, nie wiecie, co wam jest, albo dostajecie mózgojeba od tych wszystkich nadmiernie branych suplementów, witamin, pseudowitamin, a do tego jeszcze sterydów, nie? Które wam wciskają. Także uważajcie naprawdę na tych tak zwanych mędrców internetu, bo to jest kuźwa współczesna choroba. To jest kupa wariatów, gównowartych ludzi, którzy nie zadadzą sobie nawet trudu, żeby pójść ukończyć jakąkolwiek szkołę. W jakimkolwiek kierunku. Chociaż jedną szkołę. Naprawdę. Ludzie bez szkół. Dla mnie to totalne o. Takie zero. Zero i nul. Ale się rozgadałem. Kamerkę.